czas na potrójne espresso, a dzisiaj dobrą kawę wypijemy z samymi kobietami. Kawę polityczną, tak bym to nazwała, chociaż ten program ma Tomasz Sakiewicz na naszej antenie, tak mi się to wszystko złożyło. A w naszym studiu dzisiaj Maria Kurowska, Solidarna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. W połączeniu na Skype'ie Alena Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam panią. Witam pani redaktor, witam panie, witam państwa. Oraz Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani. Drogie panie, nie wiem, czy panie jeżdżą autem, czy są też osobami, które posiadają prawo jazdy, czy się poruszacie może jednak metrem, ale dobra informacja dla kierowców dzisiaj jest taka, że właśnie od dzisiaj mniejsze ceny, niższe ceny za benzynę, niższe ceny za tankowanie. Od dzisiaj VAT na paliwa spada z 23 na 8%. Analitycy przewidują, że spowoduje to obniżkę cen benzyny i oleju napędowego do poziomu około 5,30 zł za litr. I to jest jeden z elementów walki rządu z tą inflacją, która zresztą jest nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Zapytam panią poseł w studiu najpierw. To jest takie zielone światełko w tym trochę ciemnym tunelu, kiedy wszystko idzie do góry? Szanowni państwo, na pewno to jest bardzo dobre pociągnięcie naszego rządu, który, jak już zauważyliśmy od początku, reaguje szybko, sprawnie, w zależności od sytuacji, jaką napotyka na swojej drodze. Rzeczywiście tutaj trzeba myśleć dosyć szeroko, jak osłonić budżety naszych Polaków, naszych mieszkańców, ponieważ jest to sytuacja trudna dla ludzi, bo przecież zwiększone opłaty za paliwo są uciążliwe. Pani poseł, telefon dzwoni, niestety czasami jest możliwość rzeczy martwych. To zapytam w międzyczasie panią Hannę Gill-Piątek. Satysfakcjonuje panią taka zmiana, ta obniżka VAT-u z 23% na 8%, to jest dobra zmiana? Pani redaktor, my apelowaliśmy jako Polska 2050 o 5 takich zmian. I obniżka VAT-u była jedną z nich. Ta obniżka VAT-u jest korzystna oczywiście. Ceny paliw po prostu wpływają na ceny w całej gospodarce i jest to ewidentnie taki impuls, który może schłodzić rzeczywiście inflację, ale pozostało jeszcze wiele do zrobienia, powiedziałabym, bo między innymi ta inflacja uderza w tej chwili w gospodarstwa domowe. No jednym z tych 5 punktów, które przedstawiliśmy, było wstrzymanie się z rozwiązaniami. To postulowaliśmy już w zeszłym roku, właściwie tuż po wprowadzeniu pierwszego Polskiego Ładu. Wstrzymanie się z tymi rozwiązaniami Polskiego Ładu, które mogą się odbić niekorzystnie na podatnikach i ich portfelach. Właśnie wtedy mówiliśmy, kwotę wolną możemy dać, ale z tymi wszystkimi rozwiązaniami, które spowodują nieład i bałagan. Przewidzieliśmy to, że tak będzie. No trzeba się wstrzymać. Teraz na szybko pan minister Soboń, który jest, jak rozumiem, takim człowiekiem do zadań specjalnych, został wysłany do Ministerstwa Finansów. Stamtąd dochodzą od niego i z jego otoczenia głosy, że pracuje nad różnymi łatami do tego programu, między innymi nad tym, żeby samotnie wychowujące rodzice albo też, nie wiem, emeryci dorabiający, bo to jest też ta grupa, która straciła na Polskim Ładzie, nie mieli ubytku w portfelach. Jest to bardzo ważne, żebyśmy do sprawy podchodzili kompleksowo, bo nie tylko obniżki paliw, ale też zerowy VAT na żywność, przypomnijmy, to też jest dobre posunięcie. No, z inflacją rząd powinien walczyć, ale długoterminowo, bo mamy tutaj też program dopłat, tak, do cen energii dla osób najniżej uposażonych. Długoterminowo, gdzieś w połowie roku, nasi eksperci prognozują, że to się może odbić w drugą stronę, jakby, tak, bo te to dodatki mogą powodować z powrotem pani wzrost Anna inflacji. Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość, pani poseł, te zmiany, one rzeczywiście nastąpiły. Pytanie, czy ten okres, o którym mowa jest, jeśli chodzi o obniżenie VAT-u, jest możliwy do wydłużenia, bo nie wiemy, ile ta sytuacja gospodarcza na całym świecie i też ta inflacja będzie tak długo utrzymywała się na tym wysokim poziomie.
Pani redaktor, trzeba przede wszystkim spojrzeć na to bardzo kompleksowo i tutaj przywołać, co jest tak naprawdę źródłem tej inflacji, bo to jest ważne. Pierwsze źródło to jest próba ratowania miejsc pracy, bo Polacy przez 25 lat zmagali się z czymś, co dotknęło prawie co trzecią rodzinę, czyli bezrobocie. Były takie miejsca, takie na mapie Polski, niedaleko mnie Szydłowiec, miasto, w którym było 30% bezrobocie. W Radomiu przez wiele, wiele lat było ponad 20% bezrobocie. Do dnia dzisiejszego rodziny mają ogromną traumę związaną z tym okresem. W związku z tym uruchomiliśmy 220 miliardów złotych, żeby ratować miejsca pracy, bo dzisiaj zmagalibyśmy się z dużo gorszym problemem, gdyby utracić te miejsca pracy, bo odtworzenie miejsca pracy to jest po prostu lata pracy. Ponadto na świecie w ten sam sposób reagowały inne państwa, Stany Zjednoczone, Niemcy. I dzisiaj widać, że w tych państwach jest też inflacja, której te państwa nie doświadczyły od 30-40 lat. Druga kwestia to jest kwestia manipulacji cenami gazu, a jednocześnie to się przekłada na ceny paliw. To jest to, jaką politykę dzisiaj prowadzi i kreuje Gazprom, Rosja, niestety przy wsparciu Niemiec, przy poparciu Niemiec, bo Niemcy, mimo że w roku 2014 infrastruktura przesyłowa była tylko wypełniona w 50%, bo już wtedy można było przesyłać do Europy 250 miliardów metrów sześciennych gazu, a mniej więcej Europa potrzebowała 120 miliardów gazu, metrów sześciennych, to Niemcy pozwoliły na budowę tego politycznego, strategicznego Nord Stream 2. No i postawy kraju, trzecia kwestia, jakim są Niemcy, też za chwilę przejdziemy, dlatego, pani poseł. Postawmy to na chwilę przecinek. Jedno tylko zdanie dokończę. Dlatego dzisiejsza decyzja pana premiera i to pytanie, które pani zadała dotyczące, czy te ceny mogą być, czy ten VAT i te wszystkie tarcze mogą być wydłużone. Absolutnie tak. I będziemy reagować na bieżąco, będziemy obserwować to, co się dzieje. Mamy nadzieję, że do tego czasu Europa się zreflektuje i doprowadzimy do tego, że będzie pewna zmiana zarówno w cenach gazu, jak i przede wszystkim w cenach ETS-ów. W sensie takim pozytywnym dla Europy, bo dzisiaj to Europejczycy doświadczają skutków tej polityki nieprzemyślanej ze strony bardzo często Brukseli. Polityka ze strony Brukseli, ale też i pandemia wpłynęła znacząco na naszą gospodarkę. Politycy opozycji, pani poseł, twierdzą, że już rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd całej Zjednoczonej Prawicy jest w takiej sytuacji, że za chwilę się rozpadnie. Jak pani to skomentuje? Spokojnie. Wiem, że to jest wielkie oczekiwanie opozycji, aby rząd Zjednoczonej Prawicy rozpadł się. To już od jakiegoś czasu, już kiedyś czytałam u znajomych, którzy niestety są po drugiej stronie, że już mrożą szampana. Potem trzeba było tego szampana jednak nie wyciągać z lodówki. Ale przyzna pani, nie, poseł, że jest myślę, trochę pod górę. Że nie jest. No po prostu ja uważam, że to przecież nie jest tak, że jeżeli ktoś z koalicji rządzącej ma inne zdanie, to świadczy o tym już, że będzie rozpad rządu. Po prostu my musimy ze sobą rozmawiać i musimy wyrażać swoje zdania, swoje opinie, swoje spostrzeżenia. Jeżeli do czegoś jesteśmy przekonani, to musimy też te swoje przekonania przedstawiać, poparte oczywiście dowodami naukowymi, czy też obserwacjami, co się dzieje na świecie. I wcale to nie świadczy o tym, że ktoś jest przeciwny rządowi. Sama też mam inne zdanie w sprawie pandemii, tych obostrzeń, w sprawie ustaw, ale to przecież nie jest moje stanowisko wynikające, że ja jestem przeciwko rządowi. Ja poszukuję prawdy. Ja bazuję na opiniach i na informacjach, które przekazują mi moi wyborcy. Tylko postawmy teraz właśnie to przecinek, bo pani zaczęła ten temat, który też miałyśmy dzisiaj poruszyć. No, są to trudne dyskusje i musi pani przyznać, że rządzenie w
sytuacji, kiedy jest pandemia i kiedy wewnątrz też nie ma takiej jednomyślności, może być nieco utrudnione. I walka z pandemią też, bo niektórzy politycy też z Solidarnej Polski no nie są na przykład za obowiązkiem szczepienia, tak, nawet większość, tak, nie są za tym, żeby sprawdzać pracowników przez pracodawców. Natomiast te rozwiązania leżą na stole. Dosłownie Komisja Zdrowia wczoraj zaprzestała swoich prac. Dzisiaj wznowienie obrad nastąpi. O czym będzie mowa? O ustawie antycovidowej, która wprowadza pewne rygory, te, które się nie podobają w Solidarnej Polsce. Myślę, że nie tylko Solidarnej Polsce, pani redaktor, ale te rygory powszechnie nie podobają się ludziom i myślę, że my, którzy szliśmy z takim hasłem słuchajmy ludzi, bo trzeba słuchać ludzi, trzeba słuchać swojego społeczeństwa, bo to społeczeństwo nas wybrało. Zawsze miałam taką metodę na rządzenie, że słuchałam ludzi i może dlatego jestem tutaj, gdzie jestem. Więc uważam, że ta jednomyślność, abyśmy w tej idei jednomyślności nie zagubili też różnorodności myśli, która wcale nie musi być rozbijająca. Ustawa, która, jak pani redaktor powiedziała, jest na stole, no, krytykują wszyscy, zaszczepieni, niezaszczepieni. Krytykują w Zjednoczonej Prawicy, ale krytykuje też opozycja. Sama uważam, że ta ustawa jest beznadziejna, tak to powiem, i po prostu nie można na niej bazować. Zresztą jestem też przekonana, że ta ustawa i żadna inna, która idzie w obostrzenia, nie jest nam potrzebna. Bądźmy Polacy chociaż raz mądrzejsi i bazujmy na doświadczeniach innych. Jeżeli znosi się obostrzenia i te restrykcje w innych państwach, które już przeszły te wszystkie fale i widzą, że te obostrzenia nic nie dały, to dlaczego my chcemy dalej wchodzić w ten nurt i dalej to wszystko przechodzić? Dobrze, to postawmy to znak zapytania i teraz pytanie do pani Anny Kwiecień, pani poseł. Szanowni Państwo, dzisiaj tak naprawdę rozpoczynają się prace nad tą ustawą. Prace nad ustawą charakteryzują się tym, że najczęściej są wzbogacone wieloma poprawkami. Ta ustawa, która dzisiaj będzie procedowana, ma swoją dobrą stronę. To jest na przykład powszechna dostępność do testowania. Myślę, że to tego chcieliby Polacy, nawet osoby zaszczepione, bo wiemy, że transmisja wirusa nie poprzestaje tylko i wyłącznie na osobach niezaszczepionych, ale osoby zaszczepione też są nośnikami tego wirusa i mogą po prostu go transmitować. Więc wydaje mi się, że ta powszechna dostępność do testowania, która jest zawarta w tej ustawie, to jest ten in plus. Ale są rzeczy, które są niezwykle kontrowersyjne. One dzisiaj, chociażby kwestia że osoba, która zachoruje, może zgłosić osobę, która jest niezaszczepiona, która nie okazała się właśnie wynikiem testu, no może dochodzić od niej odszkodowania. No to są rzeczy, myślę, że bardzo kontrowersyjne. Myślę, że tutaj wiele na ten temat będzie się dyskutować, bo tutaj mają i wątpliwości i lekarze, i prawnicy. Więc tak jak powiedziałam, dzisiaj rozpoczyna się dyskusja. Ta ustawa pojawia się i ona na pewno będzie bardzo mocno wzbogacona o przygotowane poprawki z każdej strony. Pani poseł, to ja zapytam panią jeszcze, kto pani zdaniem powinien tak rzetelnie, na spokojnie przysiąść przy biurku i napisać projekt ten ustawy? Bo my nie wiemy do końca, kto jest pomysłodawcą tych zapisów w tym projekcie. Natomiast tak jak słyszę, no oceny są z każdej strony no niezbyt przychylne. Kto pani zdaniem powinien być odpowiedzialny za stworzenie takiego projektu? Pani redaktor, prawo legislacyjne mają zarówno posłowie, rząd, obywatele. To jest plenipotencja, która jest zawarta w Konstytucji. I moim zdaniem z tą inicjatywą ustawodawczą każda z tych grup ma prawo. Mało tego, mają prawo różne ugrupowania. Natomiast prawda jest taka, że każda ustawa w tym obszarze będzie kontrowersyjna. Jest ustawa Lewicy. Proszę zobaczyć,
proszę się zapoznać z tą ustawą, pani redaktor, no to okazałoby się, że gdybyśmy ją wprowadzili, to te obostrzenia w Australii, to tak skwituje, to mały pikuś. To, czego by chcieli na przykład politycy lewicy, co przedstawili w swojej ustawie. Więc wydaje się, że każda ustawa będzie miała swoich zwolenników i przeciwników, ale każdy parlamentarzysta ma swój demokratyczny mandat, który został poparty wyborem ze strony Polaków i w tej materii na przykład w naszym No dobrze, ale tu się pojawia pojęcie dyscypliny partyjnej, pani poseł. No ale widzi pani, pani redaktor, nie ma dyscypliny. No nie ma, bo jak patrzę, że na Komisji Zdrowia nie pojawiły się trzy osoby z Prawa i Sprawiedliwości, to widzę, o faktycznie, tej dyscypliny, no ale, do końca. Ale pani redaktor, ale ja próbuję pani wyjaśnić, że właśnie na tyle jest to temat kontrowersyjny, że nie ma dyscypliny partyjnej w tym obszarze. Tutaj niech każdy zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem, są politycy, którzy domagają się bardzo takich ostrych restrykcji. Są politycy, którzy no, chcieliby pójść drogą Danii czy Wielkiej Brytanii. Proszę zauważyć, że dzisiaj na świecie jest kilka różnych, kompletnie sprzecznych ze sobą dróg wyjścia z pandemii. Są państwa takie jak Austria, Australia czy Niemcy, a są dzisiaj w tej samej Europie, w tej samej Unii Europejskiej państwa, które obierają taką drogę jak Wielka Brytania czy Dania. Mało tego, jedną rzeczą spójną we wszystkich tych państwach to jest procent wyszczepienia. Na tym samym poziomie wyszczepienia obywateli zupełnie odmienne drogi postępowania. I stawiamy przecinek. Hanna Gill-Piątek, pani w zasadzie jako przedstawicielka opozycji powinna cieszyć się, że teraz rząd no, nie ma takiej jedności, jednomyślności w kontekście ustawy antycovidowej, bo tak bym powiedziała, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, czy nie do końca? No, pani redaktor, to ta zła atmosfera w rządzie, o której mówił poseł Adamowski. Nie ma złej atmosfery. Nie ma złej. Co pani opowiada? Kto tu powiedział? W głosie rządzącym, o której mówi poseł Ardanowski, no on o tym mówi wprost, tak? Jest rzeczywiście faktem i to no, słychać od strony polityków Zjednoczonej Prawicy. No, widać, że na przykład nie ma chemii pomiędzy marszałek Witek a panem premierem Morawieckim na pełnej sali plenarnej. No, mają żony i mężów, pani poseł, może nie chlepie, ta chemia będzie z mężem. Natomiast jeżeli chodzi o tę ustawę, no to rzeczywiście tutaj no, udało się komuś dokonać niemożliwego, bo zjednoczyć od lewicy do konfederacji wszystkie ugrupowania, które są nierządzące oraz jeszcze połowę chyba ugrupowania rządzącego przeciwko takiemu gniotowi, który się pojawił, no to jest naprawdę dokonanie, tak? To, co się znalazło w tym projekcie, mnie zadziwia, dlatego, że ja byłam u pana premiera na spotkaniu, które zresztą wydawało się wtedy merytoryczne, no bo my jako kluby i koła przynieśliśmy bardzo dużo fajnych rozwiązań, a niestety żadne z nich w tym projekcie się nie znalazło. Do tego jeszcze posłowie Prawa i Sprawiedliwości chodzili po mediach w sobotę, niedzielę, mówili, że ta ustawa wynika z wniosków z tego spotkania. No nie wynika absolutnie. My żeśmy tam znaleźli coś, o czym próbował nam powiedzieć wicepremier Kaczyński na tym spotkaniu u premiera, ale jakby realizacja tego w praktyce, w tym projekcie jest niemożliwa, dlatego że to jest taki granat, który my wrzucamy w społeczeństwo i tak skłócone. Ludzie się będą nawzajem, nie wiem, ciągać, procesować, oskarżać. Wymiar sprawiedliwości i tak zapchany, i tak bardzo, bardzo złym stanie, bo nie udało się go poprawić, pomimo tego, że wiele osób liczyło na prawdziwą reformę. No to będzie jakiś horror po prostu, więc tutaj na pewno tej ustawy nie poprzemy, natomiast myślę, że w tym studio, skoro taka dobra i spokojna atmosfera tutaj jest, no mogłabym powiedzieć, na jakie trzy minimalne warunki my jako Polska 2050 chcieliśmy, żebyśmy się zgodzili. Te warunki niekoniecznie wiążą się z obostrzeniami albo z niewielkimi i chodzi tutaj o nieograniczoną dostępność testów, bo wtedy na spotkaniu u pana premiera, kiedy byliśmy, była jeszcze tylko ustawa Hoca, a nie ten nowy.
Mhm. I tutaj chyba się wszyscy zgodzimy. Druga I rzecz, to jest w tej ustawie, pani poseł. Druga rzecz jest taka, no nie powiedziałabym, bo tam też jest taki limit. No, wie pani, jak test nie wyjdzie na przykład, to nie można go powtórzyć, trzeba tydzień czekać. Tak? Więc druga rzecz to jest możliwość sprawdzania certyfikatów covidowych, ale nie rozumianych jako zaświadczenie o szczepieniu tylko, ale również obecnych przeciwciał ozdrowieńczych, czy ważnego właśnie testu. Podkreślam możliwość, tak? To znaczy tak, żeby, nie wiem, moja pani na przykład kosmetyczka, która boi się kontaktu z osobą zakażoną i prowadzi usługę w bardzo małym, zamkniętym pomieszczeniu i jednak siedzi godzinę z każdym klientem. Mogła zdecydować i mieć taką wolność do tej decyzji, czy ona sprawdza te certyfikaty, czy nie sprawdza. No wiadomo, że nie sprawdzi, no to zarobi więcej, ale ryzyko jest większe. Tutaj wydaje mi się, nie ma nic kontrowersyjnego w tym postulacie. Trzecia rzecz najbardziej kontrowersyjna, która wydaje się tutaj rzeczywiście najdalej idącym postulatem, no my chcieliśmy, żeby się parlamentarzyści wszyscy jednak zaszczepili, to znaczy, żeby obowiązkowe szczepienie były właśnie. Pewnych, i teraz poproszę panią Marię Kurowską, która się przepraszam, tutaj... ale już pani redaktor, dla pewnych grup, żeby były obowiązkowe, no bo jednak nauczyciele, tak, czy pracownicy domów pomocy społecznej, no nie mamy wątpliwości jednak, że ktoś, kto pracuje z osobą starszą albo z naszym dzieckiem, no, powinien być odporny. I tak? Tutaj stawiamy przecinek. Pani Maria Kurowska, Solidarna Polska. Pani się bardzo uśmiecha na pomysł obowiązkowego szczepienia, na przykład przez posłów. Dlaczego? Tak, bo zupełnie tego nie rozumie. Nie rozumie tej wypowiedzi mojej przedmówczyni, która mówi, że trzeba się szczepić, my też posłowie, żebyśmy byli pewni, że nie zarazimy się. No przecież transmitują wirusa wszyscy. Trzeba dać dobry przykład, pani poseł. Proszę? A może trzeba dać dobry przykład społeczeństwu, które jeszcze się nie zeszczepiło. Ale czy to będzie dobry przykład, pani redaktor? Gdyby to był dobry przykład, to ja bym się już dawno zaszczepiła. Tylko że ja od początku jestem przekonana, że COVID-a trzeba leczyć tak jak każdą inną chorobę i w związku z tym, a ponieważ obserwuję NOP-y i ponieważ mam bardzo dużo telefonów i spotkań z ludźmi, gdzie mi ludzie konkretnie mówią, jak potężne są NOP-y, czyli niepożądane objawy poszczepienne, kiedy podają mi adresy ludzi, nazwiska, gdzie poszło na przykład w moim mieście Jasło małżeństwo, zaszczepiło się i następnie zmarli. Zmarli obydwoje. Pani gdyby poseł, jedno ale z nich zmarło, to by można było pomówić. No dlatego, że przyszli parę godzin. No bo przyszli parę godzin po szczepieniu, pani redaktor. Gdzie pani znajdzie taki drugi przykład, że młode jeszcze stosunkowo małżeństwo idzie do szczepienia, to nie są nawet te same geny, żeby ich jakaś choroba inna dołapała. A ponadto przecież mnóstwo ludzi, iluż mamy sportowców, którzy odeszli. Przecież państwo nie widzicie tego, nie czytacie opinii naukowych. Kiedy jeden z noblistów mówi, że on się nigdy nie zaszczepi, to przecież to wszystko wiemy. Ja uważam, że pani poseł mówi na bazie tej wiedzy, którą mieliśmy wszyscy półtora roku temu. Półtora roku temu to jeszcze wierzyliśmy, że te szczepienia zatrzymają COVID-a. Natomiast teraz już wiemy, że nie zatrzymują. Restrykcje nic nie dają. To po co my się to pakujemy? Ale być może niektórzy przechodzą tego COVID-a, pani poseł, zdecydowanie lżej dzięki szczepieniom. A szczepiła pani wnuki albo dzieci po urodzeniu? Absolutnie nie. Absolutnie. Hanna Gil-Piątek i Anna Kwiecień na koniec. Hanna Gil-Piątek jednym zdaniem i Anna Kwiecień na koniec. No niestety, no, mieliśmy tutaj przed chwilą przykład takiej propagandy antyszczepionkowej. To nie jest propaganda. Ja się opieram na naukowcach, tylko niezależnych naukowcach. Proszę mi nie zarzucać propagandy, pani poseł. No przepraszam, jeżeli mi pani zarzuca, że ja jestem propagandystką, to niech pani nie oczekuje, że ja na to nie zareaguję. Trzeba pamiętać, szanowni państwo, że my jesteśmy cały czas celem cyberataku i ta wojna hybrydowa toczy się również na naszym terenie, na terenie Polski, za pomocą szerzenia fake newsów. No nie możecie państwo jako element obozu rządzącego wchodzić jakby w te buty putinowskiej propagandy, która jest niszczy nasze tutaj społeczeństwo. Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość, na koniec pani poseł. No, słyszała pani dyskusję między paniami, to powstaje poważne pytanie, co dalej? Pani redaktor, ja miałam bardzo złe doświadczenia związane z chorobą z COVID-19 i w mojej rodzinie
osoba bardzo ciężko przeszła tą chorobę i my w mojej rodzinie wszyscy jesteśmy zaszczepieni i uważamy, że szczepionki dają nam gwarancję tego, że gdybyśmy teraz zachorowali, to przejdziemy tą chorobę zdecydowanie łagodniej. Ja rozmawiam z lekarzami, którzy pracują w szpitalach tymczasowych, no i oni twierdzą, że 90% osób chorych i leżących pod respiratorami to są osoby niezaszczepione. Każdy z nas ma swoje dzisiaj doświadczenia, każdy ma swoje przemyślenia. Ja mam takie, a nie inne. Uważam, że szczepionka daje gwarancję łagodniejszego przebiegu tego zakażenia. O to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby szpitale były wydolne, żebyśmy nie mieli pacjentów pod respiratorami. Bo to, że się kropkę. Zakazimy omikronem, to jest to raczej pewne. Bo jest tu to stawiamy wirus, kropkę. Bardzo panią dziękuję. Dziękuję pani poseł Kwiecień, dziękuję pani Hani Gil-Piątek, dziękuję pani Marii Kurowskiej za trudną dyskusję, jak widać. Bo ale trzeba ją toczyć. Temat szczepień jest wciąż tematem trudnym, ale miejmy nadzieję, że w końcu dojdziemy wszyscy do porozumienia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Już za chwilę kolejna część programu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia państwu.